Witam serdecznie na moim kanale Beard Tarot. Dzisiaj zrobimy czytanie ogólne dla znaku zodiaku Wodnik. Będzie to czytanie na miesiąc grudzień 2023 roku. Będzie to czytanie ogólne, gdzie przyjrzymy się sprawom zawodowym, uczuciowym, a także sprawdzimy, co może się wydarzyć w najbliższym czasie, czego być może się nie spodziewasz. Jest to czytanie ogólne. W dalszej części, w drugiej części tego czytania przyjrzymy się dokładnie tym poszczególnym aspektom. I wszelkie informacje na temat rozszerzonego czytania lub osobistej rezerwacji u mnie znajdą się w polu opisu poniżej filmu. Proszę pamiętać, że są to odczyty ogólne, więc nie ma możliwości, by w pełni rezonowały z każdym, więc proszę wziąć tylko to, co rezonuje, co działa, co pomaga w waszej osobistej sytuacji, a to, co nie ma wpływu na was, to należy odrzucić. W pierwszej kolejności wyciągniemy jedną kartę z wyroczni i zobaczymy, jakie energie będą wam towarzyszyły w miesiącu grudniu. Grudzień, Wodnik, rok 2023. Jaka tu energia dla was? I mamy kartę, która w tradycyjnym tarocie odpowiada karcie Asa Mieczy. Jest to karta, która zapowiada nowe początki, różnego rodzaju ekscytujące wyzwania, więc jakby wykorzystując swoją siłę, determinację, siłę woli, skupienie, masz ogromny potencjał w tym miesiącu, aby zatriumfować w wielu obszarach swojego życia. I tak jak mówiłam, jest to karta Asa Mieczy w tradycyjnym tarocie, więc jakby tutaj miecz ma, jest podwójnie ostry, może przebić dla ciebie wszelkie bariery, które powstrzymywały cię do tej pory, żeby działać w sposób konstruktywny lub bardzo precyzyjny. Pamiętać natomiast należy, że ten miecz ma również drugą stronę. Jeżeli postąpisz pochopnie albo użyjesz go w jakiś destrukcyjny sposób, to może być on również szkodliwy dla ciebie lub dla innych osób, więc warto się zawsze zatrzymać, pomyśleć, zanim zacznie się jakieś działania. Ta karta również przypomina, że należy pozbyć się wszelkich negatywnych myśli ze swojego umysłu, wzmocnić się, wykorzystać swoją siłę mentalną po to, żeby uzyskać jasność, kontrolę i móc zainicjować nowe sposoby myślenia. Dobrze, teraz rozłożymy sobie karty Tarota i przyjrzymy się w pierwszej kolejności sprawy zawodowe, sprawy kariery dla Wodnika na grudzień. Dobrze. I mamy kartę cesarza, kartę arcykapłanki. Wypadło nam również koło fortuny i dziesiątka kielichów.
w grudniu jak najbardziej będziesz czuł się spełniony, mocno będzie pracować Twoja intuicja. Możesz dokonywać w tym miesiącu ważnych decyzji, podejmować ważne decyzje, tworzyć wszelkiego rodzaju projekty. Będziesz bardzo zdecydowany w dążeniu do celu. Być może są to jakieś kreatywne przedsięwzięcia, które od dłuższego czasu planowałeś. Może one do tej pory były dopiero w fazie wzrostu i nie ujrzały jeszcze światła dziennego. Natomiast los będzie Ci sprzyjał na tyle mocno, że wszelkie sprawy związane z pieniędzmi, z karierą znajdą się na dobrej drodze, będą miały pomyślne rozwiązanie dla Ciebie. Będziesz mógł również czuć się szczęśliwy, spełniony, że wszystko udało się zrobić zgodnie ze swoimi pragnieniami. Tu jest szczęście, radość, jest czas zabawy, czas świętowania. Jeżeli są tu jakieś osoby, które poszukiwały pracę, więc jak najbardziej mogą być tutaj rozmowy, rozmowy z osobą, która jest bardzo taka pewna siebie. Wy również możecie być jak ten cesarz, czyli osoba wiedząca, do czego zmierza, do czego dąży, jakie są jej plany, jest zdeterminowana i zdecydowana osiągnąć sukces. Otwierają się dla Was różnego rodzaju nowe możliwości, nowe perspektywy. Być może zmienia się dla niektórych z Was Wasza postawa życiowa, która prowadzi do wzrostu, tak, do osiągnięcia sukcesu, bo jest tu ogromna determinacja i chęć w tym, żeby zadziałać i osiągnąć swoje zamierzenia. Tak jak mówiłam, mogą tu być kwestie, które przeczuwaliście już od jakiegoś czasu, intuicja Wam podpowiadała i teraz jakby popchnie Was do konkretnego działania, urzeczywistnienia swoich planów i wszystko to, co do tej pory mogło być nierzeczywiste, łączy się i przechodzi na plan rzeczywisty. Może być również tak, że wszelkie okoliczności z tym związane będą Wam sprzyjać, czyli jakby los do Was się uśmiechnie i to koło fortuny obróci się na Waszą korzyść, tak? Przyjdą na pewno dla Was szczęśliwy okres w życiu, w którym poczujecie się naprawdę zadowoleni, szczęśliwi, zrzucicie również jakiś ciężar z siebie i poczujecie tu pełnię zadowolenia, tak? Zobaczmy w takim razie, co w sprawach uczuciowych dla Was. Sprawy uczuciowe dla wodnika na miesiąc grudzień.
uczucia, wodnik na miesiąc grudzień. I mamy kartę diabła, kartę królowej buław i kartę siódemki buław. Tu pokazuje się bardzo silne pożądanie, bardzo silne uczucia, wzajemna fascynacja w związku. Jednocześnie możecie również spotkać osobę, która wywrze na Was ogromne wrażenie, może być dla Was taką inspiracją również do działania. Tu jest ogromne pożądanie, tak? W siódemce buław możecie spotkać się z jakąś formą obrony przez tą osobę, którą spotkacie na swojej drodze. Ona może nie być chętna do tego, żeby wyjść naprzeciw waszym uczuciom, tak? Czy może nie współgrać z waszymi oczekiwaniami, czyli może się tu pojawić z waszej strony jakaś ogromna fascynacja kimś, jakąś osobą, natomiast ta osoba jakby nie jest jeszcze gotowa do okazywania uczuć, może nie będzie wam okazywała tych uczuć, może się tutaj jeszcze bronić, wycofywać, tak? Więc na pewno jest tu jakaś fascynacja kimś, natomiast jeszcze w miesiącu grudniu tutaj pokazuje się, że ta osoba nie będzie dla Was dostępna. Oczywiście rozwiniemy sobie to czytanie w części rozszerzonej i zobaczymy, o co tutaj może chodzić. I teraz zobaczmy jeszcze, czego możesz się nie spodziewać w tym miesiącu, a co może się jeszcze dla Ciebie wydarzyć. Niespodziewane wydarzenia dla wodnika na grudzień. I zobaczmy, czego się nie spodziewasz. Mamy kartę szóstki mieczy, kartę rycerza monet i kartę szóstki monet. Może być tu sytuacja, że przyjdzie do Was jakaś informacja, wiadomość, na którą od dłuższego czasu czekaliście, wiadomość, która ma polepszyć jakby wasze dotychczasowe życie, natomiast i ona może dotyczyć jakiejś pomocy finansowej, może uzyskania pożyczki, z tym, że jest to dosyć powolna energia, może od dłuższego czasu czekaliście na jakieś rozstrzygnięcia finansowe albo na pomoc ze strony jakiejś osoby, tak? I jakby otwierają się możliwości ku temu i żeby otrzymać tą pomoc, to wsparcie od kogoś, tak? Dla niektórych z Was może być sytuacja, że wybierzecie się w jakąś podróż do osoby, z którą dawno się nie widzieliście, nie spotkaliście się od dłuższego czasu i dla Was jest to jakaś nadzieja przy
przygoda, zmiana, sposób na zmianę być może relacji z tą osobą i liczycie tutaj na to, że spotka Was pomoc ze strony tej osoby, albo możecie również spodziewać się jakiejś udanej transakcji finansowej. Tutaj przede wszystkim pokazane są udane operacje wszelkiego rodzaju finansowe, na które być może od dłuższego czasu czekaliście, że w tym kierunku nastąpią jakieś zmiany, tak? Wyciągnę dla Was jeszcze jedną kartę wyroczni. Kartę Radę na grudzień dla wodnika. I mamy dwie karty. Pierwsza karta to mówi o prawdzie, która została powiedziana, więc tutaj jest jakby zawarta w tej karcie cała uczciwość, przyjmowanie rzeczy za dobrą monetę, wyjście też z zaprzeczenia i przejrzystość komunikacji. Przede wszystkim dobra komunikacja z innymi osobami, czyli nie jest to czas na to, żeby podejmować różnego rodzaju dyskusje, czyja prawda jest bardziej właściwa, tylko czas na to, żeby wyrazić głośno swoją prawdę w sposób uczciwy i otwarty w komunikacji z innymi osobami. I więc tu jest przede wszystkim rada, żeby się nie powstrzymywać, tylko mówić prawdę i słuchać również, co inni mają do powiedzenia. Druga karta mówi o losie, o karmie, o zaakceptowaniu również rzeczy, których nie można zmienić i uświadomienie sobie, że są właśnie takie rzeczy w naszym życiu, takie zdarzenia mają miejsce, których być może nie rozumiemy, ale również nie mamy nad nimi kontroli, więc jest to czas, żeby zaakceptować tą tajemnicę, pracować z tym, czego te wydarzenia i jakby Twoja obecne okoliczności mogą się w tej sytuacji nauczyć, tak? Czyli zaakceptuj to, co do Ciebie teraz przychodzi. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze czytanie. Zapraszam na czytanie rozszerzone. Życzę Wam dużo miłości, uzdrowienia na Waszej drodze i do zobaczenia.